Szanowni Państwo, 6 października 2023 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku otrzymała nowy sztandar, który znajduje się tuż obok mnie. Główne uroczystości odbyły się w reprezentacyjnym miejscu Gdańska na ulicy Długiej, tuż obok Neptuna, które zostały poprzedzone uroczystą mszą świętą w Bazylice Mariackiej w Gdańsku pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Z tej okazji został wydany i odlany medal okolicznościowy zawierający loga wszystkich naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych w Gdańsku i też zostały wydane z tego tytułu liczne pamiątki. Korzystając z tej okazji, chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do uświetnienia tej uroczystości, wszystkim sponsorom, firmom, instytucjom, organizacjom społecznym, bez których uroczystość ta byłaby niemożliwa do wykonania. Dlatego też jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania filmu z tej uroczystości. Za te wasze poświęcenie, za tę waszą gorliwość, czasami i nieustępliwość w realizacji pewnych postanowień, które musimy my jako proboszczowie wdrożyć w życie. Bardzo dziękujemy. Życzę wam jako 62. proboszcz Kościoła Mariackiego w Gdańsku, abyście mieli jak najmniej wyjazdów, aby ten sztandar, który dzisiaj ksiądz arcybiskup dla was poświęci, był nie tylko przedmiotem chluby, ale też i zadowolenia, że wypełniacie jak najlepiej to wielkie zadanie, które zawarte jest w tej strażackiej maksymie. Pokój na chwałę, ludziom na pożytek. Przyjmijcie ode mnie serdeczne pozdrowienia. Kompania, baczność! Kompania, spocznij!
Szanowni Państwo, w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wojsku, Starszego Brygadiera Romualda Pitury oraz Społecznego Komitetu Fundacji Sztandarów, a także wszystkich strażaków i pracowników Komendy, mam zaszczyt powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość nadania sztandaru w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Dzisiejszy dzień jest szczególny. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku otrzymuje sztandar, który został ufundowany przez społeczeństwo mieszkańców Gdańska. Ukonstytuował się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, który uznał, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zasługuje na sztandar za długoletnią służbę, poświęcenie i ofiarność w ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska. Na czele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku stanęła prezydent miasta Gdańska pani Aleksandra Rudkiewicz. Sztandaru, flagę państwową, podnieś!
chwilę nastąpi przekazanie sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Podczas sztandarowy. Do wręczenia sztandaru. Bądź! Proszę Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, Panią Prezydent Miasta Gdańsk, Aleksandrę Dulkiewicz, o przekazanie sztandaru. W imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska w Gdańsku przekazuję niniejszy sztandar. Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Sztandar ufundowany przez społeczeństwo. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, starszy brygadier Robert Widła, dokonuje prezentacji sztandaru. Najważniejszy dzień dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Nadanie sztandaru to jest olbrzymie, ale przede wszystkim podziękowanie od społeczeństwa za trud i realizację codziennych obowiązków. Obowiązków jest dużo, bo w województwie pomorskim, gdzie Wy, jako największa komenda miejska z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, działacie na terenie województwa, kraju, ale też poza granicami.
Tylko w zeszłym roku mieliśmy 37 prawie tysięcy zdarzeń, w których wy w większości uczestniczyliście. Za to serdecznie, serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, nasza uroczystość dobiega do końca. Przed Wami Brygada Jakubczyk, pozostałe Wasze kolory zapraszamy do odpisu. Podczas początku już dziękuję wszystkim za obecność. Bardzo miło Was widzieć. Panie Boże, dziękujemy za przybycie. Panie Generale, Wielkiej Stolicy, dziękujemy jeszcze raz za odprawioną mszę świętą. Dziękuję Wam strażacy, dziękuję Wam pracownicy. Dziękuję Wam wszystkim, którzy dzisiaj przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, jej organizacji, wielu ćwiczeń, przygotowań. Jak sami wiecie, kosztowało nas to bardzo wiele wysiłku, ale było warto. Dziękuję bardzo. Za chwilę nastąpi defilada pododdziałów oraz złożenie meldunku o jej zakończeniu przez dowódcę uroczystości.